Wysłuchamy referatu Ewy Barto z Uniwersytetu Śląskiego poświęconego idei piękna w twórczości Tadeusza Różewicza. W przypadku twórczości Tadeusza Różewicza mowa o rozkawałkowaniu, o śmietniku, o tym, co znajduje się na moim biurku, jest czymś oczywistym. Różewicz umieszczany był na śmietniku, sam się w nim umieszczał, tworzył sztukę, która ma być progresywna. W jednym z najbardziej znanych eseistycznych wystąpień Różewicza, Przygotowaniu do wieczoru autorskiego, w pewnym fragmencie poeta troszkę ironicznie, troszkę na poważnie zastanawiał się nad tym, jak powinno wyglądać prawidłowe i takie podobające się widowni przedstawienie siebie na wieczorze poetyckim. Mówił tam o tym, że poeta może wystąpić jako autor posiadający dwie głowy, może się pociąć, może pokroić, a może także pokroić swój własny wiersz. Idąc w kierunku myśli Tadeusza Różewicza, chciałabym, żeby moje wystąpienie korespondowało z tą myślą, a więc będzie rwane, będzie urywane. Będą tutaj także zdania, które będą rozpoczynały się od W, a przecież zdanie, które zaczyna się od W, jest zdaniem brzydkim. Piękne zdania to na pewno nie formuła, w której idziemy od W roku, tak? Mamy budować całkiem inną stylistykę. Idąc za tropem samego poety, chciałabym Państwu zaproponować wypowiedź rwaną. Rwaną. Przystąpię do lektury, która, tak jak sam Różewicz w swoich teoriach na temat sztuki mówił, powinna być wiązana. Wiązana w tym momencie, a więc przenikająca się. Dzieło otwarte, a więc pozwolę sobie przeczytać Państwu kilka słów, a później work in progress zaproponować interpretację. Najpierw fragment opowiadania. Grzech. Jesteśmy jednym ciałem. Moja ręka jest twoją ręką. Moje oko jest twoim okiem. Czy nie czujesz tego? Nic o sobie nie wiemy. Opowiedziałem ci już wszystko. W życiu nie dzieje się wiele nadzwyczajnych rzeczy. O wojnie nie będę opowiadał. To nie jest ciekawe. Mów o sobie. Tylko o sobie. O sobie? Dobrze, opowiem ci najstraszniejsze wydarzenie. Już nigdy nie przeżyłem w życiu takiego strachu. Takiej pokusy, takiej trwogi. Pamiętam każde słowo, każde światło, każdy pyłek. Miałem wtedy 8 lat. Tadeusz Różewicz opublikował Grzech w roku 1963. Jest pełna trzystronicowe opowiadanie, w zależności oczywiście od wydania, można powiedzieć, że to jest forma krótka, którego tytuł i treść każe poszukiwać inspiracji w chrześcijańskiej idei grzechu pierworodnego, przy pierwszej lekturze zdaje się być prostą wariacją na temat tego motywu. Przy bliższym spojrzeniu treść zaczyna niepokoić czytelnika. 42-letni poeta, 18 lat po II wojnie światowej, wyznaje w nim, iż najstraszniejszym wydarzeniem, jakie przeżył, nie była wojna, doświadczenie zagłady, śmierci bliskich, lecz trwoga wywołana przez wydarzenie z wczesnego dzieciństwa. Zdarzeniem tym jest celowe stłuczenie wazonu przyniesionego do domu przez matkę. Niepokoi pozorna błahość opisywanego wydarzenia. Niepokoi adresat, do którego kieruje wypowiedź narrator całej opowieści. Nie wiadomo, kim jest ten, który wydaje się podobny, którego ręka jest ta sama, a jednak o którym się nic nie wie. W późniejszej części opowiadania zwróci się do niego poeta tylko raz, mówiąc: kochany, nie słuchasz mnie. On odpowie: słucham. Do tego przejdziemy później, mówiąc i myśląc w ten sposób, jaki każe nam Różewicz, a więc sposób połamany. Będący z narratorem jednym ciałem, a jednocześnie stanowiący wielką niewiadomą, nic o sobie nie wiemy. Niepokoi pozorna nieobecność wojny, niepokoją zmiany, jakie wprowadziła poeta w ostatnie wydanie opowiadania zamieszczone w Matka odchodzi. Niepokoi przede wszystkim sam gest wykonany przez 8-letniego chłopca. Bezcelowość aktu zniszczenia. W jednej ze swoich eseistycznych wypowiedzi Różewicz mówił, że w dobrej poezji interesowała mnie nie forma końcowa, ale forma w ruchu i asymetria formy. Niepokój, który ogarnął mnie w młodzieńczych latach, trwał do dnia dzisiejszego. Teorie, o których często pisał w notatkach poświęconych sztuce,
starał się przekładać na język poezji i prozy. Tym samym warto próbować wskazówki autora podczas lektury jego tekstu. Zwolennik work in progress, poszukujący tematu poezji na śmietnikach, budujący się wobec formy zastałej, zachęca do podjęcia lektury traktującej opowiadanie jako dzieło otwarte, próbującej uchwycić sens zawarty w grzechu nie w sceptyczności, lecz w posunięciu sensów, nie w całości, lecz roztrzaskanej jak wazon na wiele kawałków sensotwórczej materii. Anna Krajewska, proponując interpretację performatywną grzechu, zauważyła: Różewicz nie ukrywa, że wie, że kreuje świat obrazu, który ma być oglądany. Chce wręcz, by widz podążał za jego wzrokiem. Nie daje nam wyboru, prowokuje, by miejsce, jakie zajmujemy w tym teatrze, było jego miejscem. Byśmy widzieli dokładnie to samo, co on nam proponuje, ale i tu stale będziemy wpadać w pułapkę różnych sposobów odczytań sekretu wazonu. Zapamiętajmy tę pułapkę odczytań. Badaczka dostrzega w grzechu, jest jednocześnie sceniczna, badaczka dostrzega, że grzech jest jednocześnie sceniczny, jak i obrazowy. Podstawową ideą, którą odkrywa, znajduje się idea grzechu pierworodnego, która jest transponowana na bohatera dziecięcego, którego postrzega tutaj autorka jako bohatera dorosłego. W tym kontekście zauważa jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Autorka pisze: iż grzech jest wielkim traktatem estetycznym o pięknie. Na tym zdaniu zawieszę głos i przejdę, tak jak Różewicz mówi, do kolejnej odsłony mojej wypowiedzi, która będzie dalej rwana, a więc do interpretacji, która ma się skupić na idei piękna przedstawionej w opowiadaniu. Przypomnijmy opowiadanie i przypomnijmy jego treść. Grzech skupia się na małym chłopcu i na losie tego małego chłopca, który w wieku 8 lat opisuje swoje mieszkanie. Dom, w którym mieszka wraz z rodzicami, jest domem biednym. Pisze o tym, że jest 10 lat po wojnie i jeszcze nie było pieniędzy. Jest to miejsce, w którym pomału zjawiają się poszczególne sprzęty. Pokój, w którym rozgrywa się akcja całej opowieści, jest ciemny, mroczny. Najpierw przynosi do domu matka z ojcem stół. Później przynosi lustro. Najpierw było kwadratowe, malutkie, potem większe. Wszystkie elementy domu są użyteczne. To jest bardzo ważny element struktury całego opowiadania. Użyteczność. Nagle w całej strukturze domu, o którym mówi mały chłopiec, zjawia się przedmiot, który go zadziwia. Przedmiotem tym jest wazon. Któregoś dnia otworzyłem drzwi i zobaczyłem w pokoju na stole wazon. Był podobny do wielkiego jaja. Gilzy nie zauważyłem, chyba o niej zapomniałem. Cały pokój był teraz wypełniony tym wazonem. Zbliżyłem się do stołu, przyglądałem się wazonowi. Był biały, od góry wypełniony światłem i prawie przezroczysty, a odwłok miał gruby, lśniący. Wyciągnąłem rękę. Usłyszałem kroki matki, opuściłem rękę. Matka zapytała z uśmiechem: teraz jest ładniej, prawda? Tylko go nie ruszaj, nie dotykaj. To jest wazon z porcelany. Bardzo drogi. Pewnie ojciec będzie się gniewał, że go kupiłam, ale teraz jest w pokoju ładniej. A co nim będzie? Kwiaty? Nie, powiedziała matka. On nie jest do kwiatów. A do czego? Do niczego. Jest piękny sam, ma taki piękny kształt, że sam jest ozdobą. To jest pierwsza wypowiedź, która wprowadza wazon na scenę. Widzimy małego chłopca, który nie spodziewa się tego, co zobaczy. W wcześniejszym fragmencie jest mowa o tym, że matka najczęściej mówiła, że chce coś kupić. Prosiła ojca o pieniądze, starała się w jakiś sposób zagospodarować tą przestrzeń. W mieszkaniu zamiast wazonu na stole stała gilza, czyli jak sam autor wyjaśnia czytelnikom, którzy mogą nie mieć świadomości, łuska armatnia po pocisku. Ona służyła za przedmiot, którym trzymano kwiaty. Nagle ten ładny przedmiot,
gilza armatnia zostaje zastawiony przez wazon. I teraz pytanie, bo interpretację można tego pięknego opowiadania stworzyć w ten sposób, że stwierdzić, iż to jest transpozycja myślenia o grzechu pierworodnym, ponieważ jak Państwo możecie się domyślić, mały Różewicz ogląda wazon, przygląda się mu z daleka, nie podchodzi do niego, jest związany z zakazem matki, ale w pewnym momencie zostaje w domu sam, jest chory, przeziębiony i wazon go kusi. Podchodzi do niego, wkłada do niego rękę, a następnie pociąga bieżnik, który znajduje się na stole i wazon się tłucze. Finałem opowiadania jest stwierdzenie, iż to jest jedyny raz, kiedy zgrzeszył, dlatego że diabeł go podkusił. Ta perspektywa eschatologiczna się wtedy otwiera i widzimy, że mamy do czynienia z transpozycją myślenia o grzechu pierworodnym. Grzechu pierworodnym, którym tutaj staje się sprzymierzenie w stosunku do zakazu. Ponieważ czym jest idea grzechu pierworodnego? Jest ideą mówiącą o zakazie. Nie dotykaj, tak? To jest piękne samo w sobie, ale niech będzie z daleka od nas. I w tym momencie można by całą interpretację zakończyć, stwierdzając, że tak, to jest opowieść o grzechu pierworodnym, o pięknie, które jest niszczone, które jest za pośrednictwem lektury jakby czerpiącej z tradycji chrześcijańskiej, wnikające w strukturę, jakby to powiedzieć, myślenia o grzechu, tak? Że niewinność, która zostaje złamana poprzez gest stuczenia wazonu. Ale Różewicz podpowiada nam, tak jak mówiłam na samym początku, przygotowaniu do wieczora autorskiego, że trzeba czasami wyskoczyć i coś pociąć, pokroić, wydobyć mięso. W tym kontekście, tak jakby sam poeta, sam pisarz namawia do tego, żeby opowiadanie to spróbować zdekonstruować i potraktować jako jednak dość podstępne i mówiące właśnie o idei piękna i przestrzeni związanej z pięknej i jakby inspirujące do tego, żeby toczyć rozważania na temat piękna w sztuce, ale przede wszystkim piękna w twórczości Tadeusza Różewicza. Ponieważ Różewicz bardzo często namawiał do jakby traktowania sztuki przez ideę dzieła otwartego, zawieszę teraz na chwilkę głos, jeżeli chodzi o opowiadanie i przypomnę jakby jedną wypowiedź Różewicza z do źródeł z utworów prozą. Różewicz pisze w nim tak. Dla mnie twórczość poetycka to była działanie, a nie pisanie ładnych wierszy. Nie wierzę, ale, nie wiersze, ale fakty. I tutaj fakty, wiersz, który ma być faktem, myślenie o tym, że piękno w poezji jest czymś złudnym. Różewicz bardzo często zastanawia się nad tym, czemu ma służyć piękno, jak ma wyglądać wiersz. W fragmencie przygotowania do wieczoru autorskiego mówi o tym, iż wiersz ma być bardziej związany z faktem niż przestrzenią ornamentu. Tak? Chce się pozbyć tego ornamentu. Dlatego stara się odnowić metaforę. Stąd później badacze mówili o systemie wiersza różewiczowskiego, o sposobie pisania Różewicza. Różewicz pisze tak. W części czwartej pojęcia piękna mówi Tatarkiewicz o tym, że greckie pojęcie piękna miało inny zakres niż nasze. Było dużo szersze. Było szersze bądź o etykę, bądź o matematykę. Najczęściej piękne znaczyło tyle, co godne uznania. I tylko subtelny odcień różni je od tego, co nazywano dobrem. W szczególności u Platona obejmowało piękno moralne, a więc zalety charakteru, których my nie tylko nie łączymy, ale najstaranniej oddzielamy od zalet estetycznych. Dla dnia dzisiejszego tak zwane przeżycie estetyczne ciągle wydaje mi się śmieszne, choć już niegodne pogardy. Zwróćmy uwagę na śmieszność przeżycia estetycznego i powróćmy do opowiadania.
Przyjrzyjmy się jeszcze raz małemu chłopcu. Jeżeli pisarz już z dorobkiem, długo po wojnie, decyduje się na wprowadzenie bohatera dziecięcego, nie robi tego bez celu. Zastanówmy się dlaczego. Kim jest dziecko? Dziecko jest postacią w kulturze, która dopiero w transgresjach dobrze opisaną przez Marię Janią i grupę dyskutantów, która bardzo niepokoiła, która dopiero wkroczyła w przestrzeń literatury w XIX wieku. Tak naprawdę wcześniej dziecko nie było ważne, było ignorowane. Dziecko w naszym współczesnym myśleniu jest czymś pięknym. Tak? Zaczynamy myśleć o niewinności, o łaskawości, ale dziecko nie zawsze i dzieciństwo było piękne. I myślenie o dziecku i o dziecinności to także myślenie o dojrzewaniu, o zwierzęcości. Kto nie był w przedszkolu, kto nie był w szkole i nie otrzymał ciosu od swojego kolegi w wieku 6-7 lat, który był okrutny. Mówimy o okrucieństwie dziecięcym, o tej przestrzeni, która jest jednak niewysłowiona i dzika. W tym kontekście, patrząc na Różewicza, który wprowadza postać dziecięcą do opowiadania, myślenie o pięknie, o którym chcę tutaj mówić, się zmieni. Ponieważ dziecko jest poza pięknem. Jeżeli je czuje, to w jaki sposób je odczuwa? Nie odczuwa go w taki sposób, jak osoby, które są skażone już kulturą, kulturowo przystosowane. Można w tym momencie przeczytać to opowiadanie jako opowieść o przechodzeniu dziecka w sferę kultury. A więc mamy 8-letniego chłopca, który rozmawia z matką i słyszy zakaz. I słyszy, w jaki sposób matka tłumaczy mu, czym jest piękno. Dla niego wazon sam w sobie, który widzi pierwszy raz, może go zadziwia, może go fascynuje, ale nie jest dla niego piękny. On nie stwierdza, że to jest piękny przedmiot. Dopiero matka mu mówi, że on jest piękny, masz go nie dotykać. Fraza ta z jednej strony mówi o zakazie, a więc wracamy do grzechu pierworodnego, ale z drugiej strony otwiera nas także na myślenie o estetyce. Gdy mamy do czynienia z pojęciem piękna, Umberto Eco słusznie zauważył, tak samo jak Tatarkiewicz i inni teoretycy piękna, iż nasze spoglądanie na piękno wywodzi się z tradycji greckiej i rzymskiej. Więc tutaj mamy do czynienia z myśleniem klasycznym, greckim, w którym to, co jest piękne, to, co jest wspaniałe, to jest coś harmonijnego, proporcjonalnego, pełnego blasku. Tu idziemy za Platonem. A więc jeszcze raz przyglądając się wazonowi, który był jak jajo, który był błyszczący, który był jasny, on był wręcz boski. Jasny, doskonały, błyszczący, harmonijny. W tym kontekście można powiedzieć, że wazon mógłby reprezentować ideę piękna klasycznego, idącego moim zdaniem po linii apolińskiej. Dziecko, które ma zakaz, nie podchodź, jest już w innej przestrzeni. Piękno apolińskie to jest piękno dystansu. Jest tam, z daleka. Zobacz, jak ładnie wygląda. Niech będzie, tak? Niech stoi. A co robi Różewicz ze swoim bohaterem? Wykonuje gest, który rozwarstwia i pokazuje, jak skomplikowaną sprawą jest estetyka. Ponieważ dziecko podchodzi do wazonu i wkłada w niej rękę. Jest to bardzo ładny fragment. Jest to bardzo ładny fragment, godny przeczytania. O! Wszystkie przedmioty, obrazy połączone z nami nie zostały... Nie, to nie ten fragment, czekajcie. Dotknąłem go lekko palcami. Pogładziłem delikatnie po zimnej powierzchni. Położyłem dłoń.
Wewnątrz w dłoni czułem wypukłość, okrągłość. Miałem jakby w dłoni kształt piękna. Trzymałem tak rękę dłuższą chwilę i czułem, że po powierzchni wazonu ogrzewa się. Była ciepła. Oderwałem rękę od wazonu. Poszedłem do kuchni, gdzie w pudełku pod stołem schowałem żołnierzy. Ustawiłem żołnierzy dwa szeregi, ale mnie to nie bawiło. Wyrzuciłem wojsko do pudełka i wróciłem do pokoju. Położyłem ucho do wazonu, zastukałem delikatnie. Potem jeszcze raz. Nie byłem sam w pokoju. Dawniej byłem sam. A teraz byłem z tym wazonem, który był obcy w naszym mieszkaniu. Ozdabiał pokój, ale niczemu nie służył. Wszystkie przedmioty, sprzęty, obrazy były połączone z nami ze sobą niewidzialnymi nitkami. Czy był naprawdę piękny? Wątpię, czy teraz mógłbym stać w moim mieszkaniu, ale wtedy nie wydawał mi się piękny. Włożenie ręki do wazonu, skuszenie, podejście do niego znowu prowokuje do tworzenia wielości odczytań. Z jednej strony jest to scena bardzo mocno seksualna. Wazon jest jak jajo. Wazon jest obły, jest czuły, okrągły. On się ogrzewa w momencie, w którym dziecko wkłada do niego ręce. Sprawia to, że zaczynamy myśleć o transgresywności, która jest zawarta w sztuce, o przekroczeniu. I gest przekroczenia, który wykonuje dziecko, jest gestem, który pochodzi od Dionizosa. Przepraszam. Coś się Coś się pomyliłam. I mam teraz pustkę, czekajcie, w głowie. Nie Dionizosa. Kogo pomyliłam? Apollo i Dionizos? To nie wiem, dlaczego mi się wydało, że nie. No dobra. A więc gest, który wykonuje dziecko, pochodzi bezpośrednio od Dionizosa. Jeżeli Apollo i myślenie o sztuce apolińskie, które potem oczywiście transpuje Nietzsche, przerabia, mówi nam o muzyczności, która pochodzi od niczego, to jest myślenie w ramach piękna klasycznego, w ramach harmonii, a więc także muzyki, to myślenie dionizojskie to jest myślenie w ramach chaosu. Chaosu, a więc dotyku. Także jest tutaj ten element, w którym zbliżamy się do dzieła i przychodzimy do piękna, które już przestaje być uładzone, ale zaczyna działać chaotycznie. Co się dzieje? Chłopiec decyduje się na zrzucenie wazonu z biurka. Gest ten przypomina, tutaj prawem Tadeusza Różewicza kolejna dopowieść, przypomina mi bardzo mocno notatki o sztuce, które przeprowadził w swojej książce Umberto Eco. Pisał on tam o tym, że rzeźba klasyczna miała być statyczna. I to był element myślenia o sztuce w starożytności dość długo kultywowany. Aż do momentu, w którym wprowadzono do przestrzeni myślenia o sztuce rzeźbę, która jest zachowana w ruchu. Mówię o rzeźbie Gustava Kuna, w której mamy przedstawioną walczącą postać z wężem, a jest ona przedstawiona dynamicznie. I wcale twarz osoby, która pokazana jest w rzeźbie, nie jest piękna, jest raczej przerażająca, jest w ruchu. I teraz spójrzmy na całą scenę, którą czytamy w przedstawieniu jak na obraz. A więc wyobraźmy sobie. Mamy łuskę pocisku pozostawioną w cieniu pokoju, mamy stolik, mamy wazon i mamy chłopca. Jest to przedstawienie obrazowe. Scena, która może wydawać nam się czymś płytkim w momencie, w którym mamy do czynienia z pisarzem, który pokazuje, jaka straszna jest wojna, który to wszystko przeżył, który wie, w którą stronę idzie kultura. Ale w momencie, w którym przesuniemy rekwizyty, a czyni to Różewicz, widzimy piękny obraz. Wyobraźmy sobie, że
wazon spada. I widzimy scenę zatrzymania spadania wazonu i dziecko spojące obok, które nie łapie go. Wiemy, że wydarzyła się tam historia. Wiemy, że zdarzyła się tam pewna opowieść. I to jest tworzenie piękna, które proponuje nam Różewicz. Ruch, przesunięcie, przesunięcie sensu, którym rozwarstwiamy pewną strukturę, którym patrzymy na tą opowieść. Teraz na chwilę przerwę. Dobra, i czekajcie, muszę coś znaleźć. Bo gdzieś to zapisałam i nie wiem gdzie. Aha. A, mam. Scena obrazowa, o której mówię, związana jest moim zdaniem tutaj z perspektywą, w której możemy myśleć o tym, na ile opowieść o czymś powinna być piękna lub nie. Ważną wydaje mi się w tym kontekście rozmowa, dyskusja jakby samego z sobą Józefa Czapskiego, który w książce Patrząc zastanawiał się nad pozycją w sztuce martwej natury. Czym ona jest? Często lekceważona. Przypominał on wtedy książkę Paula Varian, który wyraził się na temat martwej natury w ten sposób, iż zwalczał znak równania między dwiema śliwkami na talerzu i krzyżowaniem czy bitwą pod Arabelą. A więc, co mówię Verlaine, że dlaczego patrzeć na coś tak zwyczajnego, coś tak brzydkiego jak martwa natura? Po co się temu przyglądać? Dlaczego wnikać w tę strukturę? Przecież powinniśmy mówić o tym, co nas porusza. Tak? Więc idziemy tutaj, jak Państwo widzą, w kierunku pojęcia wzniosłości. Dla Różewicza i powiedziałabym, że dla Czapskiego też, często coś, co wydaje się proste, coś, co wydaje się pokrzywione, coś, co wydaje się niezbyt atrakcyjne, tak naprawdę ujawnia prawdziwe piękno. Więc w tej perspektywy, analizując to opowiadanie, można stwierdzić, że piękno jest w przestrzeni pokawałkowania, w przestrzeni, w której jesteśmy otwarci na przejście w stronę Dionizosa, przejście w stronę chaosu i na ten gest, zdecydowanie się tego gestu zrobienia, a więc rozbicia wazonu. Różewicz rozbija wazon wielokrotnie w swojej twórczości. Mamy tego przykłady chociażby w tekstach prozatorskich, w których przepiękny jest fragment mówiący o tym, gdy wspomina o Staffie, iż oglądał odsłonięcie pomnika Staffa. I ten pomnik mu się nie podobał. Nie podobał mu się, bo był zbyt monumentalny, całościowy i marzył w nim, jak to by wysadził, byłby bombardierem, rozburzyłby tą całą strukturę. Dopiero w tym zburzeniu, pozornego piękna, wzburzeniu w tym momencie także myśli, zaczynamy postrzegać świat inaczej. Wychodzimy ze swojej strefy komfortu i dlatego uważam, że to opowiadanie jest dobrym przyczynkiem do tego, aby zacząć snuć rozważania nad istotą piękna twórczości Tadeusza Różewicza, która bardzo mocno, co należy na koniec podkreślić, związana jest z etyką. Bo człowiek, który żyje w czasie po Oświęcimiu i patrzy, i cieszy się i raduje całą przestrzenią, tak jak na przykład w wierszu Pochód, ogląda piękne wojsko, ogląda przestrzeń, ogląda, ale nie zastanawia się nad tym, czy ten piękny żołnierz spacerujący po ulicy, do którego wszyscy się uśmiechają, czy on przypadkiem nie zacznie kiedyś zabijać. Bardzo dziękuję.